It's Pepe Protasevich. Fantastic first lap from Protasevich. Looks like Hancock had it all under control coming off gate one. Czy Piotrowi uda się jeszcze poprawić osiągnięcia w Grand Prix? Czas pokaże, ale bez względu na wszystko, Pepe to dziś marka sama w sobie, jeden z najwartościowszych żużlowców na świecie, o czym świadczą nie tylko udane starty w lidze polskiej, ale również angielskiej, czeskiej, duńskiej, niemieckiej i oczywiście szwedzkiej. To jest ścisła światowa czołówka, no bo mówię, poza tymi turniejami Grand Prix czy cyklem Grand Prix, gdzie Piotrek no, nie sprawdzał się, no to w pozostałych imprezach jest po prostu znakomity. A jeśli chodzi na przykład o te ostatnie lata, no to znakomicie się sprawdza w Zielonej Górze jako kapitan ekipy. No to jest taki no, drugi Andrzej Huszcza.